witam w dzisiejszej przygodzie górskiej. Rozpoczynamy dziś w głównym miejscu startowym gór Kudziu, czyli Choyobaru. Dziś moim celem nie jest główny masyw Kudziu tutaj, ale tutaj jest taki łańcuch gór z tej strony, które też się zaliczają do gór Kudziu. Moim celem na dziś są góry. Prezentują się pięknie i nawet dosyć zielono. Poza tym planuję przejść w pętli dzisiejszą trasę, co jest ciekawe, najbardziej lubię takie właśnie. Czyli rozpoczynam z Choyobaru, przechodzę tym łańcuchem małym przez te trzy szczyty, później dookoła wracam od drugiej strony. Lubię taki klimat, myślę, że dla ptaków to jest raj tutaj. Wow, ale tu jakaś tama musi być, bo tak, tu jest dosyć płytko. Taki woda stojąca, a tutaj spójrzcie. Tak, tu jest taka mini tama pod tym mostem. Pięknie, no tu wiadomo jest wyżej, więc ta wiosna dopiero się budzi do życia. Tutaj niektóre drzewa dopiero zaczynają pączkować, bo na przykład w Beppu to już wszędzie azalie. Tak naprawdę sakura to jest tylko preludium w mieście, bo jest taka masa najróżniejszej pięknej roślinności kolorowej. Także sakura się kończy i jest cały szereg, dużo ulic w Beppu na przykład obsadzonych takimi innego rodzaju na różowo kwitnącymi drzewami. Nie wiem, co to są, takie duże pąki. Plus właśnie krzewy azali, piękne kwiaty. No a w górach maj. Tutaj w górach Kudziu maje. Z tego słyną te góry, że w maju będą wspaniale kwitły azalie tu wszędzie. Też, że był tutaj coś w rodzaju mostku nad tym suchym akurat strumieniem w tej chwili, ale mostek się zepsuł, więc jest przeprawa taka po kamieniach. Urokliwie wygląda. A tutaj jeszcze jedno z nielicznych drzew górskiej sakury. Jak na razie trasa jest dosyć ciekawa, ponieważ wiedzie w górę i w dół cały czas. Pokonuje takie jakieś poprzecinane wzgórza takimi ala strumieniami. Trochę stromy tu jest ten początkowy odcinek, no ale nie dziwnie to, ponieważ tutaj po tym stromym podejściu już niedługo będzie jeden z tych pierwszych szczytów, a później już będziemy tak w miarę zbliżonej wysokości się poruszać. No gdyby nie to, że jest już dosyć sucho, to tu byłaby ciężka sprawa z podchodzenia. A w ogóle to według prognozy tak się szczęśliwie złożyło, że dzisiaj mam wolne. Jutro idę do pracy, a od jutra ma rozpocząć się deszcz. I według prognozy na najbliższe dwa tygodnie jest praktycznie non-stop deszcz. Hej, Tombi! Mam nadzieję, że dasz polatać. I chudakę tam się z tyłu wyłania. Teraz tym zboczem, bokiem okrążamy i przechodzimy tak jakby zupełnie na drugą stronę tych gór. Tam nam się ślicznotka Łajta pojawia z tyłu. Ta najwyższa tam na horyzoncie. Też piękne malownicze widoki, bo większa część trasy jest odsunięta. Ale nie polecam, jak jest mokro. Podobna sytuacja jak tutaj. Tam byłem w styczniu zeszłego roku. No i tam zaliczyłem ze dwie takie wywrotki, poślizgi. No bo nie dało się, po prostu nie dało się. Już rozważałem powrót w pewnym momencie, zejście ze szlaku, ale no doszedłem do końca, ale jednak
Nie, nie było łatwo. Aha, i teraz odbijasz tak tutaj. Po wejściu do lasu jest tu zdecydowanie bardziej jeszcze wilgotno. No ale już się nadaje do komfortowego wchodzenia, więc myślę, jakbym tu przyszedł tydzień wcześniej, to byłoby jeszcze ciężko, więc takim oto tajemniczym graikiem dochodzimy do pierwszego szczytu. O, czyli ta kupa kamieni tutaj, ten głaz to jest szczyt numer 1. Wow, tu jest jakiś iglak. Słyszy, ile ma odnóg. Gałązek. Tunel dla hobbitów. No ja muszę schylone przy wzroście 179 iść, a jak ktoś ma jeszcze więcej, to już prawie na czworaka. Kilka minut marszu po takim w miarę płaskim terenie. I oto myślę, że tam będzie prawdopodobnie szczyt numer 2. Tutaj po lewej główny łańcuch gór Kudziu mi się znowu pojawia. Miejsce startowe jest tam, czyli ja przebiłem tutaj dookoła. Dosyć mocno stromo tu jest, co widać na załączonym obrazku. Tu nam się te zabezpieczenia takie w formie ala schodów, widać, że tutaj podmyło spory kawałek. Tam wcześniej był w ogóle taki moment odnoga na prawo, gdzie kiedyś biegła, jest zamknięta i wytyczona została nowa bokiem ścieżka, bo została całkiem zmyta. Więc to o czym mówiłem, że jak jest mokre, tu się nie da wejść. To zbocze jest teraz pięknie oświetlone słońcem, więc ta zieleń robi się już taka coraz bardziej soczysta. O, tam się zbocze góry nieźle wysypało. A, proszę, jest szczyt numer 2. Szczyt numer 2 z 3, a to znaczy, że zasłużyłem na przerwę tutaj małą. Było na tyle, jeśli chodzi o ten szczyt. Ruszamy dalej. A kolejny, ostatni już, zarazem najwyższy. Tam rozbijemy obozowisko, gotujemy nudle i kawkę i będziemy się rozkoszować dalszą częścią tych wspaniałych widoków. Myślę, że to już ostatnie wejście moje w długich spodniach. Już jest ciepło, jak się wchodzi. Bardzo nawet. Taka dosyć skalista jest ta góra od tej strony. Teraz to zauważyłem dopiero. Czyżby to tam była kolejna góra? Chyba za szybko jeszcze. Aha, tu będę kontynuował w dół i tam do góry. Idziemy tędy. O, teraz jestem na szczycie tej skały. Taka sytuacja jest. Yeah.
są też takie już coraz ciekawsze motywy, więc muszę powiedzieć już, że bardzo podoba mi się ten szlak teraz, bo są i widoki, i ciekawe skały. No dobra, tutaj to muszę schować tą kamerę chyba już, co? Bardzo przyjemnie. O, ten drugi szczyt wydaje się tak daleko, a pierwszego nie widać stąd, bo był zbyt niski, jest za tym drugim. To już niedaleko jest ten szczyt, gdzieś powinien być, zaraz tutaj. Tak, to tam jest Kuroiwa. Witam na przystanku finałowym dzisiejszej przygody. Piękne miejsce, idealne do wszystkiego. Jest osłonięcie skałami, więc można rozłożyć obozowisko. To jest restauracja Michelin. Te nudle instant z kubka smakują lepiej niż jakieś Gesslerowe czy inne. Zresztą kto to jest Gesslerowo? Przestańcie. A teraz czekam na jeszcze kubek ciepłka. Zdążyłem zejść ze samego szczytu i się trochę słońce pojawia, ale to nic, lepiej późno niż wcale. Ale nie wspomniałem dzisiaj o naszym wulkanie Aso i Nekodake po lewej. Dzisiaj nawet kalderę ładnie widać. Piękne są te obłoki, no ale na potrzeby filmu lepiej jak ich nie ma. Zwłaszcza tu nade mną. Dwa słówka na tej trasie, czyli zacząłem z głównego miejsca startowego na terenie Gór Kudziu, Choi Obaru Visitor Center to się nazywa dokładnie. Największy tam jest parking, cała infrastruktura i tak dalej. Przeszedłem tutaj dookoła przez te trzy szczyty i teraz zejdę z kolei na inne miejsce startowe znane, które już widzieliście kilkukrotnie, mianowicie Makinoto Pass. On znajduje się na wysokości 1330 metrów, wydaje się, Makinoto Pass. I stamtąd będę miał częściowo jakąś trasę chyba lasem, a później częściowo ona dołączy chyba do drogi. Teraz możemy obserwować, jak jeśli zaczynamy od Makinoto Pass wejście, to tam na tym takim żółtym obszarze jest coś w rodzaju zadaszenia. To jak wchodziłem, ostatni film to był chyba na Kadakę, tam był małe ujęcie, więc musicie mieć rozeznanie. Stąd no później w górę, w lewo odbicie jest szczyt Kutsu-Kake, czy Kutsu-Dake, zawsze zapominam, Kutsu-Dake albo Kutsu-Kake. Później kontynuacja tam i już później można sobie tam wybrać, czy na Hoshio-san, czy na
Kudziu, czyli Kyozuka. Jestem już praktycznie na Makinoto Pass. Dobrze, jest Makinoto Pass. No, sporo ludzi dzisiaj przyszło. No, ale tutaj zawsze jest dużo, bo to jest jedno. To i Choyobaru. To są dwa najważniejsze, najgłówniejsze miejsca startowe. Dzisiaj piękna pogoda, więc nie dziwi mnie to. Dobrze, ale ja tutaj gdzieś teraz będę odbijał w lewo. Zgodnie z mapą. I żeby uniknąć spaceru drogą, będę sobie tędy gdzieś szedł. Tak. Zobaczenia na trasie. Jestem jeszcze niedaleko tego Makinoto Pass. Spójrzcie na to, co tu się dzieje. Nieprawdopodobna ilość syfu. Te puszki Fanta, to są, one tu już są ze 20 lat, myślę. To jest nie tylko w Polsce, nie musicie się wstydzić, że to tylko wszędzie niestety to ma miejsce. Nie rozumiem tego. Pacjent odchodzi 20 metrów od parkingu, gdzie ma auto, i rzuca tutaj. No, zobaczmy, jakie czekają nas przygody na tej trasie. Teraz schodzę w dół. Będziemy się poruszać tutaj doliną. Droga biegnie tam, wije się serpentynami po mojej prawej, tam w górze. Po mojej lewej jest droga, którą przed chwilą schodziliśmy. A jest z góry. Surowo wygląda ten odcinek, bo liście, bo drzewa jeszcze suche, ale urokliwie. Muszę powiedzieć, że bardzo przyjemnie jest ta trasa tutaj. Spodziewałem się, że będzie taka nudniejsza. Też jest przyjemna w dolinie. Są tu jakieś suche strumienie. Pachnie sosną w tych dolnych partiach. Czasem odkryłem jeszcze jakąś starą instalację do onsen tu w lesie. Podejdźmy tutaj. Jakieś opuszczone, może tutaj był na przykład pensjonat. O, wow, haikyo mamy jeszcze. Tutaj ten budynek spełniał rolę być może łazienek. Widzę jakieś krany. A tutaj był onsen. Tutaj ujęcie, tak, zdecydowanie ujęcie onsen, rozprowadzenie. I tam są jakieś jeszcze chatki, które być może były kiedyś chatkami letniskowymi. Chodźmy tutaj bliżej. Lubię takie dodatkowe eksploracje. Tutaj jest jakaś droga, która biegła tam wyżej w górę kiedyś. Tego rodzaju drewniane domki, których jest tu kilka, widzę, ten brązowy. Prawdopodobnie były to letniskowe domki. Tak strzelam. Tutaj ujęcie z wodą, a tutaj prawdopodobnie łazienki, toalety. Tak to wygląda. Co za klimat. A tam jakieś znowu pod tą wiatą widzę, że są kamienie. No, miejsce cudowne i tutaj jest takich mnóstwo
kempingów, onsen, hoteli w rejonie Gór Kudzi oczywiście. Teraz zauważyłem, że górna część drzwi tylko została. I tędy z tamtego ujęcia rurą woda z onsen dalej była transportowana. Tak, to zdecydowanie toalety, łazienki. No a teraz już tutaj dochodzę do drogi, do ulicy. Nie wiem, czy będę już zmuszony iść drogą, czy jeszcze będzie jakaś ścieżka wzdłuż, to byłoby spoko. O, tutaj stare, przegniłe ławki i stoły. Ciekawi mnie, do czego służyły te tunele tam są. Tam już zostały same szkielety i resztki zielonej plandeki folii, a tam wyżej były jeszcze. Kiedyś może tutaj sobie coś uprawiali i sprzedawali od razu tym turystom. No dobrze, to dotarłem do drogi, stąd mam jeszcze gdzieś z 1,5–2 km, myślę, do miejsca, gdzie jest moje auto. No na razie jest tu ścieżka jakaś wzdłuż, równoległa do drogi, więc... Okej, tam w dole onsen paruje, więc ten jest w użyciu. O, co za przyjemna trasa. Tu w dole jest strumień, gdzie mnóstwo rur, kabli. Większość z nich służyła, bądź nadal służy do rozprowadzania wody. Popularna trasa dla motocyklistów, bo to część Yamanami Highway, którą całą przejechaliśmy kiedyś z Andrzejem. Macie ochotę zobaczyć sobie, to zapraszam do obejrzenia. A, teraz tutaj wbicie, okej. Okay. Spójrzcie na to, znalazłem opuszczone ławki. I tu kiedyś jakaś taka trasa tu była widocznie. Krzaki szybko wyrosły. Jedna, druga, dalej trzecia. O, już jestem mniej niż 0,5 km od mety. Taka rzeczka, kanał wokół siebie, strumień. Ale zwróćcie uwagę na ten kolor. I zapach tutaj jest też taki siarkowy. I to jest gorąca woda z onsen. Czuć tutaj, nawet tu, w tym momencie, na tym mostku, czuć lekką temperaturę. I czuć zapach siarkowy, no i też kolor. Mówi sam za siebie. To jest jakaś trasa mała, też spacerowa. No ale to wiele osób przychodzi i też przyjeżdża sobie tutaj do Czechobaru. Jest to park narodowy. I tam z dziećmi, no jakieś małe takie właśnie trasy. Płaskie. O, jaka przyjemna mapa. Tutaj wybija też ta woda. Wow. Ile tu insektów. Watch your head. To jest fajne, że przyroda jest pozostawiona samej sobie. Jej podpórkę ma zrobioną, drzewo się wali. Tutaj to myślę, że dziki się stołują chyba. Przeorane. Tam wcześniej też takie widziałem. Tutaj jest posterunek policji i stoją na zewnątrz. Nie wiem, czy to jest w celu zatrzymywania jakichś ludzi. Może to są kamery też. Więc może zatrzymują kierowców rozwijających niedozwoloną prędkość. Tak się kończy moja przygoda.
Tam jest parking. Stąd zacząłem i tu kończę. Tam w tle, z tyłu góry, które dzisiaj zaliczyłem, tam... Tutaj też jakiś był piękny hotel. Piękny, duży budynek. Wygląda na to, że opustoszały, przynajmniej tutaj większa jego część, tam z lewej strony chyba jest jakaś restauracja jeszcze. Natomiast tutaj widać cała góra. Więc tak, 4 godziny 17 minut spaceru, 9 km i 120 metrów i 2,5 tysiąca kalorii, więc znowu zasłużyłem na solidną kolację. To było na tyle na dzisiaj. Żegnam się z wami z podnóża gór Kudziu. Daję głos do studia i do zobaczenia w następnej przygodzie. Cześć! Żeby tak nie trzeba było wracać po tą kamerę, to... Śmiesznie by było, jak któregoś razu na przykład zapomnę wrócić po kamerę, co? Don't wanna do it alone.